Szanowni Państwo, druga runda. Mariusz, Waszka, Wiking i Łukasz, Angel, Maszyk, ring wolny. Drugie starcie. Zauważyć tutaj długi lewy trost tył Mariusza. Po każdym ciosie ręka wraca po tej samej linii. Mariusz tutaj już starannie chowa szczękę, dostał kilka tych sierpów. No i niestety rozpoczyna tą długą ręką. Tutaj jest trochę ciężko się przedrzeć. Łukasz musi bardziej do półdystansu dążyć. Jest typowym fajterem, także myślę, że jeżeli dojdzie do półdystansu, to zanosi się to na wielką sensację. Ożywiły się fanki. Nie ma tutaj ściemy, drodzy Państwo. Jest to prawdziwa walka zawodowa. Zakontraktowana na 4 rundy, dwóch profesjonalistów, Łukasz Angel Maszczyk i Mariusz Wach Wiking. Ring specjalnie dobraliśmy trochę mniejszy, żeby Łukasz miał trochę kłopotu uciekać. Mariusz przestał unikać walki, wyraźnie spycha na liny swojego przeciwnika. Panie sędzio, no tutaj jest jakaś sytuacja diametralnie różna. Sędzia poprosił, żeby nie padać. Nie wiem, czy to jest możliwe. Tak, ja dobrze słyszałem, to oczywiście żart. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Chabdzinie, dosłownie 20 km od centrum Warszawy. Chabdzin i Warszawa razem ponad 3 miliony mieszkańców. I dzisiaj gala międzynarodowa, sędzia międzynarodowy. Oczywiście spotykamy się po to, żeby wyłonić absolutnego mistrza Dema Promotion Polska, agencji, która od 18 lat wspiera boks. Wcześniej mieliśmy przyjemność pomagać zarówno Mariuszowi, jak i Łukaszowi. Jak zauważyliście Państwo, obaj zawodnicy nie żałują sobie razów. Chodzą ciosy nie tylko proste, jest tu cały arsenał zmiany pozycji. Proszę zobaczyć, jak Łukasz musi nadrabiać te swoje możliwości fizyczne. Ale Łukasz też się zmienił, drodzy Państwo. Do olimpiady w Londynie ważył 48 kg. Jeszcze chwila i może być, proszę Państwa, tutaj decyzja sędziego o ukaraniu Mariusza i wtedy się zanosi na wielką sensację, na bardzo dużą. Tu mamy do czynienia z różnicą wagi około 200 kg, drodzy Państwo. Tak, tu jedna noga Mariusza na wadze dzisiaj okazała się całą wagą Łukasza. Proszę zobaczyć poświęcenie sędziego międzynarodowego. Nie prosi dwóch trenerów, którzy siedzą, tylko sam zawiązał buta. Łukasz, ty powinieneś tego buta normalnie na wystawę już teraz. Państwo, druga runda pojedynku w wadze super śmiesznej i super ciężkiej dobiegła końca. Widać wyraźnie zmęczenie. Mariusz prosto z podróży, ale tutaj proszę zobaczyć, jak trener Witalii dba o swojego zawodnika. Wlewa mu gorące płyny prosto do gardła. Robi co może. A w tym witamy aniołka, który nam pokazał trzecią rundę. Co taka cisza, panowie? Aniołek w ringu. Nie wiem, panowie jakoś dziwnie się zachowują tu dzisiaj przy tym ringu. Chyba panie poproszę. Był aniołek, panie? Proszę bardzo, jak się fanki ożywiły. Więcej muzyki, Kuba, nie żałuj muzyki. Szanowni Państwo, ring wolny, trzecia starcie. Jeszcze trzeba poczekać na decyzję sędziego, tak, to, że my sobie tu krzykniemy, trzecie starcie. Szanowni Państwo, odbywa się to wszystko zgodnie z przepisami międzynarodowych federacji. Tak wygląda walka zawodowa na gali, tak sędziowie się zachowują, tak zachowują się pięściarze, tak są wyprowadzani do ringu.
Oczywiście dzisiaj nie jest to typowa walka, koledzy bardziej szparują ze sobą. Oczywiście jest tutaj trochę pracy, ale jest to walka troszeczkę, tak powiem szczerze, między nami mówiąc, nie do końca pełni zaangażowanie. Szanowni Państwo, Łukasz, Angel, Maszczyk, ośmiokrotny mistrz Polski, już niedługo mistrz świata i Mariusz Wach. Podziwiacie Państwo mistrzów świata dwóch federacji i dwóch różnych wag. Już niedługo obaj dla Polski przywiozą pasy mistrzostw świata. Chyba jest tutaj jakaś sytuacja skrajna. Nie wiem, jakaś przerwa. Zdaje się, że mamy tutaj chwyt Andrzeja. Czy to był chwyt Andrzeja? Tak. Tak? No okej, okej. Mariusz nie przewidział tego i nie założył ochraniaczy. Łukasz, możesz to powtórzyć, zawsze jest szansa. Szanowni Państwo, witamy gorąco kolejnych specjalnych gości. Chodźcie, kochani, do nas. Chodźcie bliżej, chcemy się wami nacieszyć. Chodźcie, chodźcie. Widzimy was. O, Matko Boska. Witamy serdecznie. Marszałek Ludwik Dorn i Witold Lisicki, witamy bardzo gorąco. Świetnie, że jesteście, aby tutaj trzecią rundę walki pomiędzy niezwyciężonym Łukaszem, Angel Maszczykiem i wielokrotnym mistrzem Mariuszem Wachem. Ja ci pokazać. Dobrze. Szanowni Państwo, ja przechodzę dalej do komentarza. Tutaj sytuacja się nam zaostrzyła. Łukasz dąży do zwarcia i coraz bardziej przedziera się przez lewy prosty Mariusza. Mariusz tutaj za nisko chyba ręka i trochę tych ciosów widzę, że dociera, dochodzi. Także szanowni Państwo, wielkie brawa, próbujmy ich wyklaskać, bo naprawdę dają z siebie wszystko. Dzisiaj jest bardzo gorąco, jest prawie 30 stopni, a oni walczą trzecią rundę. Łukasz! To jest trzecie starcie, walka jest zakontraktowana na 4 rundy. Oglądacie Państwo dwóch przyszłych mistrzów świata. Mariusz Wach, królewska dywizja i Łukasz Angel Maszczyk. Waga, trochę więcej niż Kogucia. Wielkie brawa, drodzy Państwo. I więcej muzyki. Kompleksowej rehabilitacji i pan prezes, który na co dzień wspiera Łukasza Angel Maszczyka. Witamy bardzo gorąco i bardzo dziękujemy. Jest z nami również ksiądz Bogdan i ksiądz Janusz. Wielkie brawa, drodzy Państwo, są na każdej naszej imprezie. Szanowni Państwo, przed ostatnią rundą zawodnicy, którzy dotrwali do tego momentu, dziękują sobie za walkę, są ze sobą, że tak powiem, zaprzyjaźnieni. Czwarta runda, ring wolny. Podziękowali sobie i ta runda będzie już rundą typowo przyjacielską. To już jest runda, która mówi o tym, że obaj zawodnicy są świetnie przygotowani do swojego zawodu. Odpracowali dzisiaj bardzo uczciwie 3 rundy i w tej rundzie, w ostatniej rundzie dadzą nam jeszcze pokaz boksu na światowym poziomie. Coraz silniejsze ciosy Angela. Mariusz broni się cały czas tą lewą ręką, nie uruchamia prawego i dobrze, drodzy Państwo, po uruchomieniu prawego jeden z zawodników do dzisiaj nie może opuścić szpitala. Zauważcie Państwo, jak mimo przyjacielskiej walki, ileż trudu, ileż siły potrzeba włożyć w walkę bokserską. Zawodnicy są na co dzień w pełnym treningu, są przygotowani na 12 ciężkich rund. To jest dopiero czwarta runda w słońcu. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Myślę, że musicie się troszeczkę ożywić, musicie im pomóc. Myślę, że to powinny być nieustające brawa. Wyklepmy ich dokładnie. Powoli ta walka już przechodzi do historii światowego boksu. Jutro będzie można ją obejrzeć na GoTube, YouTube, ale oczywiście na Oczami Fifiego. Oczami Fifiego będziecie mogli obejrzeć. O, szanowni Państwo, jest niespodzianka. Knockdown. To jest niespodzianka. Mariusz liczony na stojąco. W kontrakcie tego nie było. Łukasz ostrzy.
Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że Mariusz zrozumie, że to był tylko dowcip. Ja mimo wszystko na co dzień opiekuję się bardziej Łukaszem. Coraz silniejsze ciosy w tułów i poniżej, drodzy Państwo. No są takie miejsca na ciele boksera, jest to wątroba, jądra, prawda, gdzie można zakończyć walkę przed czasem. Absolutnie, panie prezesie, daleko jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek na cokolwiek dzisiaj namawiać. Czwarta runda przyjacielskiej walki. Łukasz Endrzel-Maszczyk i Mariusz Waszka, Wiking Wach. Zapamiętajcie, kochani, te nazwiska. Oglądacie dwóch przyszłych mistrzów świata. Nie zapomnę, jak w Łebie powiedziałem o tym Iwonie Guzowskiej, Karolinie Porczyk i Ani Kasprzak. I wszystkie trzy w październiku tego samego roku zdobyły tytuły mistrza świata. Myślę, że rok potrzeba, żeby obaj ci zawodnicy przywieźli do Polski pasy mistrzów świata. Wielkie brawa! Dwaj przyjaciele są w ringu! I powolutku kończymy to spotkanie, to starcie. Walka została zakontraktowana na 4 rundy. Bez orzekania, kto ją wygrał. A ja zapytam Państwa, czy podobał Wam się Wiking? Mariusz Waszka! Szanowni Państwo, Łukasz Endrzel-Maszczyk, na co dzień Akademia Walki. Można wejść na stronę, przeczytać. Zapraszają codziennie. Można tam się uczyć podstaw nie tylko boksu. Jest z nami trener Łukasza Sebastian, który prowadzi tą wspaniałą akademię. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podoba Łukasz, to wielkie brawa. Dlatego, że Mariusz jest troszeczkę większy, to postanowiłem mu dać bardzo mały upominek, ale trochę większy, dobrze? Nagroda prezesa Dema Promotion Polska Mirosława Milewskiego, Chabdzin, 15 czerwca. Mariusz, jestem Ci bardzo wdzięczny, że mimo natłoku różnych działań zgodziłeś się z nami tu dzisiaj być, że przyjechałeś tak bezinteresownie. To dla Ciebie pamiątka tego spotkania. Mam jeszcze jedną pamiątkę. Jest to nasze zdjęcie sprzed 10 lat. Pozwolisz, że Ci je dzisiaj teraz też dam, dobrze? Poproszę, tam takie zdjątko jest. Poproszę sekundkę, tak? Mariusz Waszka Wiking. Nasza przygoda, nasza znajomość. Nie boję się tego słowa powiedzieć, że w pewnym momencie nawet przyjaźń zaczęła się ponad 10 lat temu, kiedy Mariusz był pięściarzem Gwardii Warszawa, podobnie jak pan Jerzy Rybicki, też Gwardia Warszawa. I u mnie w firmie jeszcze mieściliśmy się na Olesińskiej z trenerem Pawłem Skrzeczem, z Łukaszem Maszczykiem 10 lat temu. To nie jest ściema, to są przyjaciele. Mariuszku, to dla Ciebie pamiątka. Dzięki serdeczne. A dla Łukasza mam dużo mniejszą nagrodę. O, to. No przecież widać wyraźnie, że jest trochę mniejszy. Co, nie jest? Nagroda za to literki są większe, łatwiej mi jest przeczytać. Jest trochę mniejszy. No i masz rację, ale ty masz okulary, kurde. Facet, normalnie. Nagroda prezesa Dema Promotion Polska Mirosławem Chabdzin, gmina Konstanin, 15 czerwca. Łukasz Endrzel-Maszczyk i Mariusz Wach. Pozwolicie Państwo, że jeszcze tylko chwila dla fotoreporterów. Teraz można zrobić pamiątkowe zdjęcia, teraz można się uśmiechnąć. Fifi nie wejdzie chyba sam do ringu. Wejdzie? Daj go trochę. Oczami Fifiego. Szanowni Państwo, ten oto facet prowadzi bloga. Na tym blogu możecie przeczytać wszystko o pięściarzach, którzy chcą pomóc bokserom. Najwybitniejsi polscy pięściarze zgodzili się brać udział w kalendarzu na 2014 rok. Chcesz coś powiedzieć? Wącha mikrofon. Dzięki. Fifi, oczami Fifiego, pamiętajcie. Szanowni Państwo, anioły Endrzela rozdają koszulki. To są dla Was pamiątki z dzisiejszego spotkania. Wejdźcie na tego bloga. Anioły Endrzela rozdają koszulki. To są dla Was pamiątki z dzisiejszego spotkania. Wejdźcie na tego bloga, skomentujcie to, zobaczcie, co tam piszemy. Zobaczcie, o co walczymy i bądźcie z nami.